Witam Was, z tej strony Kamil i znajdujemy się na polu. Będziemy podglądać gnój. Może nie jest to jakoś specjalnie emocjonujące i ciekawe zajęcie, ale myślę, że tak jak na pierwszy vlog może nie będzie najgorzej. I to podgarnujemy drugi raz, ponieważ w lutym była podgarnowana ta kupa, a dwa tygodnie później znowu wywoziliśmy gnój. I to część się znajduje tutaj, a resztę, nie wiem, średnio będzie stąd widać. Tam jest, jak jest ten stok słomy długi, to między nim a namiotami się znajduje reszta gnoju. No więc zaczynamy. Początek kwietnia nie prawie, a tutaj mrozy. U nas było minus 7 bodajże w nocy. Coś koło tego. Śniegu trochę napadało. Znaczy trochę, no. Ogólnie padał śnieg na wieczór. Pracujemy kramerem 2506. I tu w tym tygodniu prawdopodobnie będziemy wywozić ostatni raz gnój na pryzmę. I do maja powinno wystarczyć. Powinny krowy, jałówki tam wytrzymać mieć. Dość mało gnoju do pierwszego pokosu. Jak wyjdzie ten pierwszy blok, bo ogólnie sam nie wiem, o czym bym mógł. No dawaj, o czym bym mógł tutaj gadać.
wywoziłem słomę na bazę. Przeszło 300 bali się zwiozło. Ja mogę też tam to nagrać. Też wyglądało tak, że Salemu zawieźć ładowarkę pod siober, samemu pojdź pociągnij, przyjedź ciągnikiem, załaduj se, do ciągnika zaś, na bazę przyjedź. Później na bazie drugą ładowarką se rozładuj to. Ładuj, znowu przyjedź na pole. Znowu se ładuj, tak. Tak, taka zabawa była. Później po robocie zaś ciągnik odszedł w rzyce, na podwórko, przyjdź po ładowarkę se. Ładowarkę sobie zawieźć do domu. I tak parę razy, nie wiem, tam chyba 3 dni mi to zajęło. Przerwami oczywiście. I też nie zawsze od samego rana zaczynałem. No a to na dzień te 160 bali co było pykło. Tam trochę mniej. No to później się zaczęło. Ładowarkę trzeba było czekać. Na ładowarkę poczekać. A zanim się dostało, to już nie wiem, pierwsza była nieprawie. Teraz tylko zdążyłem się obrócić. I później namioty trzeba było robić. Nie wiem, może 4-5, góra 5 razy wtedy obróciłem. Jakieś 60 bali mi później zostało na trzeci dzień. A nie licząc jeszcze tego, że w sobotę dopiero się ten wzięło, tam 4 bale rozwalone były. Trzeba było chwytaka wziąć. Dopiero we dwóch mogliśmy to zebrać. A to będzie dobrze. Tego vloga wstawiam, no to się już tamten będzie. A dobra, to tutaj styknie. To już takiego czego nie ma sensu ani podgadywać. Dobra, jedziemy raz na drugi.
wiecie, dalej chcieli kolejne vlogi, to postaram się coś nagrywać. Ale jak mówię, no, sam nie wiem dokładnie, o czym bym miał gadać na nich, to jakieś pytania byście mieli albo coś takiego, to będę odpowiadał w kolejnych odcinkach na te pytania. Tam, ale przyjadę. No nic,
teraz przejechać. Taki krótki, żeby zobaczyć co, jak, czy się to w ogóle przyjmie, czy nie. No i tak jak mówię, jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja na kolejnych vlogach, jak będziecie oczywiście chcieli, to się to postaram się poodpowiadać wam na te pytania. No i to myślę, że tyle. Coś od siebie, do ciebie też będę gadał zawsze. No tak jak mówię, no ja jestem ogólnie małomówny, chociaż ja się napiję, chociaż ja się trochę wypiję, to wiem, bo od razu się otwiera. No ale więc tak jak mówię, no mało mówię, może być czasami nudnawo, dlatego dla mnie najlepiej byłoby na różne wasze pytania odpowiadać na kolejnych odcinkach. I to z mojej strony na dzisiaj będzie tyle. To do następnego.